Uważaj, żebyś się nie wywrócił, bo cię będę musiała zbierać. No dobrze, to witam ponownie. Więc ja jestem zimowym ludkiem i wyszłam na spacer. Generalnie po COVID-zie jest spory problem z oddychaniem, z racji na to, że jestem właścicielką bardzo mało przyjaznej astmy. Tak, i po prostu przez kilka ładnych dni czułam takiego mocnego buta na klatce piersiowej, łącznie z bólem serca i bólem płuc, także nie było super. Tak jak było ostatnio super, tak tym razem nie było. No i cóż, no i teraz jako, że zdrówko powoli wraca na właściwe tory, to teraz staram się wrócić jakoś na sensowny poziom formy, który jeszcze do niedawna był w miarę zadowalający. Więc tak, więc zaczynamy od spacerków. Na razie powolutku wracam do treningów, ale spacerki poza tym, że pomagają mi odzyskać formę oddechową, to jeszcze pomagają też na inne rzeczy. Nie wiem, czy jesteście zwolennikami zespalania się z naturą. Może ja nie jestem jakąś, jakby to ładnie ująć, nie obrażając nikogo. Może nie jestem zwolenniczką tulenia się do drzew, krzewów, tudzież innych elementów roślinnych. Natomiast obcowanie z nimi sprawia mi dużo frajdy, więc tak, myślę, że spacerki, zwłaszcza w momencie, kiedy się mieszka blisko parku, są całkiem wskazane. No i mam nadzieję, że ta forma niedługo wróci na jakiś sensowny poziom. Biorąc pod uwagę to, że jest lockdown, to w zasadzie nic poza spacerowaniem, ewentualnym bieganiem, które generalnie parę dni po wyjściu z COVID-a nie jest wskazane. Nie bardzo jest. Czy ty mnie nagrywasz od tyłu? Czuję się niekomfortowo. Skoczyłem. Pożegnaj się. Ale mam się żegnać ze światem? Tak czy jest. Po prostu ze wszystkimi? Może to i to. Dobrze, to żegnam się. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy. I nie zniknę gdzieś tutaj na tym spacerze. Choć nigdy nie wiadomo, co się może dziać po tym roku.